Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Adopt Me i jak wiecie, został dodany update jesienny i także troszeczkę halloweenowy, ponieważ jedno z miejsc, w którym prawdopodobnie będzie coś dodane. Ja, drodzy widzowie, powiem wam, że robiłem ostatnio live'iki, też robię z Adopt Me i udało mi się zebrać 3 unikorny, 2 T-Rexy, które dropną mi na live'ie, więc bijacie na moje live'y, to będziecie widzieć takie akcje jak dropnie mi T-Rex. Takie kizunki dragony, to też mi dropo na odcinku poprzednim, więc pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajkacza i dzwoneczka, to będę robił więcej odcinków odnośnie Adopt Me i będzie więcej rzeczy update'a, bo w dzisiejszym odcinku powiem wam lub pokażę wam projekty od też pewnego, w ogóle jak mówiłem wam ostatnio na jailbreaku, projekty odnośnie nowych aut, to także na jailbreaku, znaczy na Adopt, co ja mówię, no, mylę się z jailbreakiem. Także na Adopt Me mam projekty od jednej z dziewczyn graczy, to czyli graczki, tak? O, od, która prowadzi właśnie takie informacje, co mogliby dodać, robi takie rzeczy i w dzisiejszym odcinku pokażę, także sami będziecie mogli to sobie sprawdzić, ponieważ linki będą do tego w opisie, ale ze mną sobie to sprawdzicie i ten, więc pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę i dzwoneczka, a ja lecę teraz. Wyjeżdżam i wam pokażę nowy budynek, który został dodany i co się zmieniło tak bardzo, bo wiadomo, wszystko stało się takie żółte, pomarańczowe, czerwone, jesienne mega kolory. Pokażę wam, co się zmieniło na mapie, najważniejsza rzecz, a później lecimy dalej. Tutaj, najważniejsza rzecz to jest tutaj. Tu wcześniej był basen, został zmieniony na jakieś źródła, jakieś takie źródełka, takie typowo, mi się wydaje, że to jest japońskie, chińskie. Takie tutaj mi się wydaje, napiszcie dla was jaki to się styl wydaje. Dla mnie fajnie to wygląda, tu woda, nic takiego nie ma. I został dodany ten budyneczek. Mi się zdaje, że on będzie coś eventowym, ponieważ... Ten budyneczek? Nie ten budyneczek, ale nie, to nie ten budyneczek, jest jeszcze inny budyneczek, to nie jest ten budyneczek. Ten budyneczek był, tylko zmienili go na taki styl chińsko-japoński. Dobra, trzeba jechać do tego drugiego budyneczku, który został dodany. Tylko gdzie on teraz jest? Już polecę szybko i wam pokażę zaraz, gdzie ten drugi budyneczek został dodany. I on też wygląda właśnie w takim stylu, dlatego się troszeczkę pomyliłem. Bo tu jest best shop ever, nie? Tutaj, zobaczcie, tu jest coś takiego. W ogóle nie wiem czemu. Tu mamy jakąś taką ścieżkę dookoła, mroczną. I tu mamy ten domek. W ogóle możemy tu wejść na dach i na dachu też nic tu nie ma. Myślałem, że tu może jakieś do drzwi. Jest tu jakiś młyn i tu są zabarykadowane drzwi. Czyli mi się zdaje, że... A, tu nic nie ma za drzwiami. Nie no, że to jest błąd pewnie graficzny. Ale mi się zdaje, że coś tu może w przyszłości być. I to właśnie myślę, że to będzie eventowe. No dobra, drodzy widzowie, to jeżeli już jesteście, to pewnie byście chcieli wiedzieć, co takiego ta osoba, która zajmuje się tworzeniem projektów do... Adopt Me zrobiła, więc pewnie możecie to kojarzyć z zagranicznych, jeżeli ktoś ogląda zagraniczny, jeżeli nikt nie ogląda zagranicznych youtuberów, oglądacie tylko polski lub no, nie znacie na tyle angielskiego, żeby zrozumieć, co mówią zagraniczni youtuberzy, no to od tego jestem ja i wam wszystko wytłumaczę. I dlatego nie mówcie mi, że nagrywam to samo zagraniczni, bo każdy to może nagrać, tylko chodzi o to tu, że w Polsce nikt tego nie nagrywa i to jest problem, że nie macie prawie nic po polsku. Tak samo kodów, no nikt w Polsce nie nagrywa, tylko ja. Jakbym ja nie nagrał, to by Polacy nie wiedzieli, więc zostawmy też, Polska nie będzie Polską i nagrywamy po polsku, a nie przenośmy się do zagranicy. No, więc przechodzimy sobie do pierwszej rzeczy, projektu, którą zrobiła osoba, link do niej będzie w opisie, więc możecie sami sobie sprawdzić, żeby ta osoba też miała za to jakiś plus, że mamy. Więc Halloween event, live event party, czyli jeżeli mamy zapraszanie na party, to także dodali możliwość właśnie tych karteczek zaproszeniowych na Halloween party. Halloween item shop. Powiem wam, że to by było mega, gdy się... na niektórych grach zbiera się właśnie takie trójkąciki i fajne by było to, jakby właśnie można było zbierać te trójkąciki i za nie kupywać na przykład pety, albo jakieś zabawki, albo coś, zobaczcie, naprawdę fajne projekty petów. No tylko, no trzeba by było, można powiedzieć, o, gold bunny, twarze. No trzeba było to fajnie zbierać. New Halloween Robux Pet, czyli nowy pet halloweenowy za Robuxy, creepy bunny. To też ciekawe by było. No projekty, to są projekty, czy się uda, nie wiem, ale fajnie było takiego creepy bunny'ego też zdobyć za Robuxy. Lecimy dalej. How to daily Willy Spin, czyli codzienny koło fortuny. Zobaczcie, jakie są nagrody w ogóle. 650 kasy, 1800 halloweenowych punktów,
Witch Potion, jakaś Witch Potion. Lollipop raz, 5 razy. O, to już jakieś lollipopy można było fajnie zbierać. 300 tych, 2000 kasy, jajko jakieś halloweenowe i Ghost Gift. O, no fajnie by to weszło, te projekty są naprawdę fajne. Proszę, no. I co, on dropa 1800? Ty, jury, tak, fajnie by to było, fajnie by to było. Counted VIP Room. O. O, jest. VIP Room. To by było super. To by było super, aby to tak wyglądało. Prosiłby ten. To by było super, drodzy widzowie. Ojejku, dobra. Powiem wam, że te projekty, które tu są, no, mogę wam powiedzieć od razu, że może stąd nic nie wejść, co wam pokazałem, a może wejść tylko jedna rzecz, a może wejść wszystko. Nie wiadomo, bo to są tylko projekty robione przez jedną z osób, która gra w Adult Me. I linki do tych rzeczy, tam rzeczy będą też w opisie, więc jak ktoś chce zobaczyć sobie, to opis i zaglądamy. Takie tu są bardziej fanowskie dodatki, które niekiedy Adult Me wykorzystuje. I można będzie dobrze powiedzieć, Jailbreak zaczął to bardzo wykorzystywać, te dodatki robione przez graczy. No. W ogóle wejdziemy sobie do tych gorących źródeł, bo mamy jeszcze jeden filmik odnośnie tego całego update'u, co mogliby dodać w Adult Me i co mi też się mega fajnie podoba. I będę nagrywał dla was taki więcej takich odcineczków, jak chcecie, bo dla mnie to jest naprawdę też fajna rzecz, żeby coś takiego wam pokazywać. Więc, drodzy widzowie, mamy kolejną rzecz, które mogłyby zostać dodane, więc przechodzimy sobie. Is update Halloween login rewards, czyli nowe halloweenowe logowania. W ogóle nie wiem, jak ktoś to zrobił 480 dni, ale nie, to wiadomo, to chodzi o jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, pięć dni. No to by było naprawdę fajne, na przykład tu. Poisonous gift, bad plus 1000 candy, witch's house. No to by było coś. Silly Balance, 500 candy, 125 candy, Talpet Hat, Ghost Bunny i mamy Halloween nowe. To co tutaj jest pokazane, to są gifty za Halloween. O, i tu, na przykład ta hulajnoga jest konkretna. Pokażę wam w ogóle, o co tu chodzi. To co tutaj teraz było pokazane, fajnie, aby halloweenowe rzeczy weszły właśnie tutaj. Już wam pokazuję gdzie, bo to pokazuje. A, nie mogę tutaj spełnić auta. Już mogę, dobra. Już wam pokazuję. O kurczę. No nie, no kurczę piczuni. Wszyscy się na mnie rzucają i dlatego mi auto wywalają. Dobra. A, po prostu. Dobra, nie. To moja wina. Właśnie, bo mamy teraz tutaj taką deskę, coś, common tu. Fajnie by weszło coś takiego. No ja bym się mega cieszył, aby coś takiego weszło. No, tylko to jest projekt. No niestety, no to może nie. Spooky Star Rewards. Okej, czyli za gwiazdki. Takie rewardy. Wiadomo, no to rewardy za gwiazdki zdobywa się bardzo, bardzo długo, więc raczej to by było niemożliwe, żeby tam zrobić zmianę, tą zmianę, ale no fajnie by było, jakby takie zmiany nie sprowadzili. Fire War Pack, Dracula Scar, Vampire, no naprawdę spoko rzeczy ta osoba robi. Fajnie by oni dodali, na przykład, no, fajnie by to dodali, jakiś mega Halloween Town Ticket. Pumpkin Dragon, no ja bym się mega cieszył, żeby takie rzeczy mogliby dodać, no to by było konkretne. Trick or treat. I zobaczcie, to chodzi o to, że cukierek albo psikus. Wchodzicie do domku kogoś, na przykład jak ktoś ma, na przykład i dostaje, i wychodzi pan. Ja to w ogóle wam pokażę, jak to ten. I tam jeszcze jest jedna rzecz, ale na początku wam pokażę, o co tu chodziło. Wezmę moje autko i pokażę wam, o co tu chodziło. To chodziło tutaj o to, że... Oj, kurczę. O, wchodzicie sobie do jakiegoś domku, zamiast wchodzenia, to na przykład macie przycisk E, to jest tutaj... Macie wejście, wchodzicie, ale na przykład macie przycisk T, albo R i ten. Albo jedynkę na przykład naciskacie i przychodzi pan, daje wam cukierka i tyle. To by było naprawdę fajne, byście tak mogli zbierać cukierki, za te cukierki imienia. To każdy wychodzi tylko po domkach i zbieram cukierka. Zbieram cukierka. Albo to jakiś na przykład, albo Halloween Town. I tam by były te same domki, co my mamy, tylko to by nie były nasze domki, ale to byłyby domki właśnie ludzi losowych. Wchodzimy i cukierka lub psikus i albo nam dają cukierka, albo na przykład, nie wiem, nas zabijają, albo nas niszczą, albo na przykład kradną nam coś, albo nie wiem, coś na jakiś ten, no. I to by było ciekawe, naprawdę, by coś takiego zrobić. Dobra, przechodzimy jeszcze do kolejnej rzeczy, która fajnie byłyby dodali. New Halloween Wallpapers i... Aha, nowe wole na ściany. No i w sumie powiem wam, że... To by było wszystko z projektów na Halloween.
od osoby. Linki do tego będą w opisie, więc zaglądajcie w opis. A ja, drodzy widzowie, chciałbym się zapytać was. Co wy uważacie, by było fajne dodać do Adopt Me? Co byście by chcieli Adopt Me? Czy byście chcieli, nie wiem, Boże, halloweenowe zwierzaki? Halloweenowe kary? Czy to wszystko, co widzieliście na tym właśnie filmiku zrobionym przez jedną koleżankę tutaj gier? Adopt Me, co gra? Pewnie konkretne, bo taki odcinku ma dużo więcej, więc mogę też pokazywać inne odcinki jej, ale także sami możecie sobie wejść i zobaczyć wszystkie jej odcinki, więc jeżeli chcecie po polsku odcinki, to piszcie w komentarzu. Pamiętajcie, sub, like i dzwoneczek jest bardzo ważny i polecajcie to innym, naprawdę było fajnie, jakbyście oglądali i polecali Adopt Me też innym znajomym. Dobra, widzowie, dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Ajo, dobra, Dodo, pożegnaj się z nimi wszystkimi. Na razie!